Bop mm -hmm. Cześć, tu Kochan i zapraszam na Raid Shadow Legends. Dzisiaj jesteśmy w Faction Warsach i mamy kolejną frakcję do odkrycia. Tym razem będą to Dark Elfy. Powiem wam szczerze, że ta frakcja albo jest czyjaś ulubiona, albo raczej omijacie ją z daleka. A to wszystko zależy od postaci legendarnych, których macie. Ta frakcja jest frakcją endgame'ową i posiada naprawdę legendy, które zmieniają waszą grę. Na przykład Rai, Foli, świetne czempiony na arenę. Zawia potrafi świetnie działać na klan Bosia, ale przede wszystkim robicie poison bombę na Daniel. Jonah. Dodatkowo Blind Seer jest chyba nawet najszybsza w grze. Ci co mają tych czempionów, jak widzicie ja ich nie mam, to uwielbiają tą frakcję. Ona cechuje się właśnie głównie takimi atakującymi postaciami, jest ich bardzo dużo i to jest zapewne jej zaleta. Wadą jest niestety brak takich solidnych defensorów, healerów z prawdziwego zdarzenia, czy ogólnie supportów. Można powiedzieć, że ta frakcja cechuje się ściąganiem debuffów, manipulacją turn metera przez zwiększanie i zmniejszanie, czy zakładaniu decrease speeda ma też sporo czempionów z Decrease Defense'em i Decrease atakiem. Przejdźmy zatem do rarów i szybko powiem wam, które z nich są mega dobre na Faction Wars'y. Oczywiście zacznijmy od najlepszej postaci w grze, czyli Coldheart. Coldheart oprócz tego, że ma Heal Reduction na A1, to zobaczcie, ona atakuje 4 targety, więc jak wrzucicie sobie Evil Eye w masterkach, to macie prawdopodobieństwo, że zredukujecie turn meter 4-lasowych targetów, więc to jest, zobaczcie, super crowd control. Jeżeli chodzi o A2, to też jest Decrease Accuracy, ale tym bym się nie przejmował, bardziej interesowałby mnie ten Poison, ponieważ jak walczycie z jakąś falą i założycie na przykład 5 Poisonów, to jest dosyć ciekawy damage. No i oczywiście najlepszy skill, czyli Heartseeker, tutaj pewnie macie dużo crit damage'u, ale na Fiction Warsie y on się przydaje na bo. Gdyż redukuje turn -meter 100%, czyli możecie tak spowodować, że boss was w ogóle nie ruszy i nie dotknie. Dodatkowo bardzo mocno bijemy. Na fale też przydatny na tych wyższych poziomach, też możecie tam targetować manualnie jakąś postać. Ciężko zrobić faction Warsy bez Panki a to dlatego, że ona ma, tak to ona, <grych> ona ma dosyć solidnego hila i dosyć duże HP. Zobaczcie, jej heal zależy od 15-tampowych książkowaniu dosyć dużo, bo zobaczcie, aż 4 książki zwiększają hila plus masterka, więc ten heal naprawdę może być duży, a najważniejszą jednak umiejętnością to jest Combat Tactics, redukuje cooldown waszych skilli o jedną turę. Keeper ma też aureę HP Faction Warsach, więc zobaczycie, jak dobrze ją ubierzecie pod HP, to ona naprawdę będzie solidnie leczyć jeszcze jako lider. Combat Tactics daje wam taką możliwość, że wasze mocne czempiony atakujące będą mogły używać swoich umiejętności częściej, czyli te fale będą znikać, no i też będziecie wciskać damage bossowi. Kolejnym czempionem, dosyć oczywistym to jest KL. Jeżeli wzięliście Kala jako swojego farmera, to możecie zostawić go w stylu tylko zwiększy mu troszkę HP i on wam dociągnie Action Warsy jak normalnie legendarna postać. Nie będę mówić, dlaczego Kal jest dobry, bo pewnie większość z was go zna, ale zobaczcie, on jest przydatny na falach, ponieważ bardzo mocno bije z AOE, a ta frakcja ma dużo Decrease Defenserów, ale dodatkowo ma poisony, a tutaj w tej frakcji takich typowych poisonerów to nie ma, więc to na bossy, to na fale, to też trochę na bossy i naprawdę Kal jest super. Super. Nawet możecie go ubrać w miarę defensywnie, jeżeli macie problem z bossami. Pozostałe czempiony albo są za słabe w statystykach, albo ich umiejętności nie są przydatne. Przejdźmy szybko do epiku, bo tu naprawdę dużo się dzieje. Oczywiście niekwestionowanym liderem jest Madame Series i teraz. Pewnie wszyscy wiecie, że Madam Series jest świetna na arenie, ale zobaczmy, bo nie wszyscy czytają do końca. Decrease Defense, Decrease Attack. Oprócz tego też e, usuwa wszystkie buffy, więc jeżeli pozwolicie Walkirium rzucić te kontrataki i shieldy, co może was zabić, to ona to wszystko pozdejmuje, więc jest super. A pamiętajcie, że ta frakcja nie ma takich defensywnych postaci. Pamiętajcie, że jest crowd control w postaci true fear małego fira na pasywce. I ten, pamiętajcie, ten mały fear działa w ten sposób, że jeżeli ona bawnie się shieldem, a się bafuje co turę i zostanie zaatakowana, to przeciwnik ma 35% szans na to, że dostanie fira. Inna sprawa to też jest taka, że pod A1 Madame Series potrafi zarzucić Fira Atakujcie przeciwników, którzy mają przynajmniej dwa debuffy, wtedy macie 45% na fira. Z Madam Series też jest pewien trik, że w zielonych masterkach jest taka masterka, która po założeniu feara zarzuca licza. Więc weźcie na Series, bo wtedy będziecie zakładać dwa debuffy, na przykład rzucicie A2. Wejdzie True Fear, wejdzie licz już macie dwa debuffy i wtedy macie 45% szans. więc zwróćcie na to uwagę. Ważnym elementem jeszcze Madame Series jest Block Debuffs. Na ostatniego bossa możecie tak pokombinować, że pozwolicie bossowi rzucić na siebie buffa i przed użyciem jego fira Madame Series użyje A2, żeby mu ukraść. Wtedy wszyscy zostaną Block Debuffs na dwie tury. Nie dostaniecie ani HP Burne, ani fira, ani Poison'a. Spróbujcie ten trick, jeżeli macie problem na ostatnim bosie. Innym te też zarąbistym czempionem jest Silar. Silar zmniejsza turn meter, zarzuca speeda. No mając tego czempiona, zróbcie ją na 50, ubierzcie ją stan seta, bo na A1 atakuje wszystkich, na A2 też atakuje wszystkich, też jest tutaj decrease i Czasami się przydaje, jeżeli walczycie versus bomby czy inne rzeczy. Bardzo mi się podoba Spider. Jeżeli nie macie Madam Series, spróbujcie Spidera. Spider robi podobne rzeczy, zarzuca decrease defense, ale też weekend. Na decrease defense jest 100% po wyksiążkowaniu, tylko 5 tur cooldownu to jest trochę dużo, ale mając Pain pera nie będziecie mieli z tym problemu. Dodatkowo ten champion ma Decrease atak na wszystkich, tylko w oddzielnym skillu, ale ten skill atakuje wszystkich i redukuje o jedną turę wszystkie buffy. A jeden też jest bardzo fajny, bo zdejmuje losowego buff. Te zdejmowanie na przykład przydaje Wam się na ostatniego bossa, bo ostatni boss dostaje Block Buffs albo Block Damage. No i mamy jeszcze jednego epika do wyróżnienia, i tutaj wyróżniłbym Lurie, Jeżeli macie problem z crowd controlem, nie macie. Cailara, ani innego czempiona, którego możecie wstawić w stan seta, bo chociaż nie będziecie mieli czempiona, ale to zaraz o nim. Niemniej jednak, Luria jest bardzo fajnym czempionem. Szkoda, że nie ma 100% szans na Freeza i trzeba ją wyksiążkować, więc jeżeli macie książki i zastanawiacie się, czy wrzucić w Lurię, to wrzućcie, bo ten Freeze jest dosyć spoko na wszystkie fale, więc mając Cailar, Lurię. To prostu możecie tak zrobić, że te fale się nic nie będą ruszać. Luria też ma o tyle fajnie, fajnie czy nie fajnie, bo w sumie, zobaczcie, decrease defense jest fajne, decrease speed też jest fajny, ale to jest losowe, czyli mamy 50% szans na rzucenie decrease defense, heal reduction, albo decrease speed i to nie wiem, czy zależy od tego, czy to już, już jest na targecie, no może tak, nie, w sumie to by było w miarę logiczne. Ostatni buff jest taki dosyć taktyczny, ale też się przydaje na ostatniego bossa. Zobaczcie, remove all buffs, czyli to jest już który trzeci? Trzeci czempion, nie, mamy Spider, Madame Series i jeszcze Lurie. No, tak jak mówiłem, oni się specjalizują właśnie w zabieraniu i kradzeniu buffów. No i tutaj mamy 100% szans na blok buffs, więc to się przydaje bardziej na bossy albo jak tam manualujecie sobie walkiri. Jest jeszcze jeden rezer, którego ja osobiście nie lubię. Nie wiem dlaczego mi nie wychodzi, ale zawsze jak zrezuje, to moje czempiony zostają takie bomby, że po prostu gryzą glebę, więc nie gram na rezera. Dużo ludzi jednak używa Kaidena. jeżeli chcecie iść taką taktyką na Rezera, to Kaiden jest jak najbardziej, tylko trzeba go niestety wyksiążkować, bo zobaczcie 6 tur na Reza plus penkiper, to będzie 5 tur, więc jak wyksiążkujecie to będą 4 tury, 3 tury, częściej będzie res. Ten champion też ma Decrease Attack i zobaczcie, to już jest trzeci champion z Decrease atakiem, tak? Ma on 100% na rzucenie Decrease Attack. Podsunę troszeczkę do legendarów, ale nie po to, żeby mówić o oczywistych zawiach, foliach czy Rae. Zwróćcie uwagę na Vizix. Vizix po buffie jest po prostu Faction Wars MVP. Ona potrafi. Tak naprawdę, jeżeli macie Silar, a Vizix to no ja bym sobie zrobił Vizix, ponieważ ona ma troszkę więcej możliwości, jeżeli chodzi o crowd control. Możecie ją ubrać w seta i to jest właśnie ten czempion, o którym mówiłem. Dodatkowo Vizix ma aurę 37% defensa w Faction Warsach. Jeżeli weźmiecie sobie na przykład Kaela, Cold Coldharta, nawet może Silar albo Lurie, no to one mają jednak mało defensa i pewnie macie ubranych tych czempionów pod atak. Vizix dostarcza wam dodatkowej obrony, no 37% z powiedzmy takiego... Kiela, który ma 900 to jest już 300 defa dodatkowo, nie? więc nawet, nawet troszkę więcej. Nie? Powiem Wam, że Wizix na pewno Wam ułatwi Faction Warsy i dużo, dużo na auto. Oczywiście każdy pozostałych legendarów oprócz chyba Astralita, no Queen eva też się nie sprawdza, bo ją robicie na farmera i, i jednak brakuje trochę życia i e, Defensa też na tych Faction Warsach wcale tak mocno nie bije. Reszta czempionów jest naprawdę mocna jako legendarny, więc śmiało możecie używać. Ja może kiedyś trafię jakiegoś mocnego Dark Elfa. Póki co nie mam tyle szczęścia. No dobra, lecimy do Faction Crips 21 i zobaczycie jaki team udało mi się złożyć. No i jak widzicie mój team jest taki dosyć free to play. Zaczynamy od Vizix. Aura bardzo ratuje mi tyłek. Dodatkowo jest Spider na Decrease Defense i Decrease Attack. Toxic Secie... Pera, bo ona jest wykorzystywana w Clan Bosie. Jest oczywiście Coldheart, bez Coldheart nie ma w ogóle zabawy. No i tutaj zaskoczenie Funk, Cleric, co odkryłem u tego czempiona. Oprócz tego, że on ma Reza, tutaj udało mi się wyciążkować, ale ma też dodatkowo Hila. i wiem, że to jest Heal na jedną osobę, ale jak doczytałem, to jeżeli wyhealujecie odpowiednią osobę do fulla, to jej turnmeter się zwiększa o 30%. Tak sobie pomyślałem, kurczę, który z tych moich czempionów dobrze by było, żeby szybciej się ruszał. No Albo Cold Hard, albo Pain Keeper, będziemy mieli szybciej Hila i coś inne, albo Wizzyx. Wow, dobra. Zajrzyjmy do środka i zobaczymy, jak to wszystko działa. I teraz tak. Ja oczywiście ubrałem Spidera w taki dosyć solidny, defensywny gear, ale udało mi się wyciągnąć 100% kryta. Zaczynamy. Od Decrease Defense, ja akurat tutaj miałem szczęście, bo dużo tych weekendów weszło. Z Automatu Painkeeper ustawi nam Combat Tactics, więc tutaj ręcznie walimy sobie tym naszym Heal'em, mimo że nie potrzebujemy. Zobaczcie, kilka Poisonów weszło, więc to już jest dodatkowy demel I teraz zaczyna się zabawa, jeżeli chodzi o wizik Visig z moją obroną w Relentless secie. Chciałem, żeby ona jak najwięcej razy używała swoich skill'i. Zobaczymy, mam nadzieję, że trochę tych ekstra turnów będzie. I teraz tutaj na tej fali możecie użyć obojętnie, skilla, ale chcemy mieć prowołka na następną turę, więc im szybciej prowoł, tym lepiej. I teraz zobaczcie, jest magia, nie ma kogo do leczenia, więc wyleczmy sobie Vsix, żeby jak najszybciej rzucić drugą. Zobaczcie jak turmeter podskoczył, nie? I tak właśnie możecie trochę manipulować. I teraz co? Teraz cold hard nie bije Hercickera, bo nie potrzebuje, wolę decrease turn meter, decrease turn meter. więc tutaj możemy zarzucić decrease attack, gdyby jednak coś chciał w nas strzelić. I zobaczcie, już jest Vsix gotowa, oni się nawet nie ruszyli, więc rzucimy sobie decrease speed, Niestety ekstra tur nie wszedł. No i kombat taktyki. Zobaczcie, już, już praktycznie zeszło życie z niektórych. A to za sprawą Wizji, która ma dużo defensa i 100% kryta. Dobra, próbujemy dalej. Decrease to Jak wiecie, ja sobie na 21, na 50 masterki popodciągałem. No i teraz co? Nie strzelamy w Black Knight'a, ponieważ aktywujecie sobie unkilla i walka będzie trwać dłużej, więc strzelamy sobie z A2. No i już coś tam nam popadało. Ta Marta nie powinna się ruszyć, więc. Yy, no, ale w sumie i tak się nie ruszyła. Ma prowołkę, zobaczcie. No, jeszcze tury nie zrobiła, nie? No to co? To zrobimy tak, żeby się w ogóle nie ruszyła, nie? <laughs> Widzieliście? Wizik to zrobiła. Teraz pójdziemy jeszcze raz w nią. Lekki Poison. No i teraz pytanie, czy, czy... No dobra zdąży się ruszyć. Teraz mamy znowu zabawę tym naszym fan czyli czempionem, którego wszyscy przepalają i mówią, że jest gówniany. No, kto z Was nie powiedział, że ten czempion jest gówniany, niech napisze w komentarzach. Dobra, no to leczymy WizX i zobaczcie, full tour meter Ciach. Od razu poszła, jeszcze tam zabrała. Więc jest spoko. E, idziemy sobie już w tę marty. Możemy nawet w nią strzelić, żeby nam się nie ruszyła. uuu, resist. Zresztą jak zobaczycie tą call hard, to będziecie się śmiać bo nie mam jej świetnie zrobioną. Już mam lepiej tych czempionów innych zrobionych niż Coldheart. No, muszę do niej przysiąść. Niestety są inne ciekawsze rzeczy. No i zobaczcie. I teraz mogę jeszcze pociągnąć sobie z Hilla, żeby doleczyć wszystkich, żeby przed następną turą. Ja po prostu pójdę sobie z A1. No i nie mam tych ekstra tur. No kurczę. Zawsze jak nagrywam, to zawsze jest na, na, na najlepsze pokazanie tych, tych moich taktyk. Nie? A tutaj Wizix w ogóle jakby no, upartego nie chce. Nie? No i dobra. Mamy tą drugą falę. Zobacz w miarę szybko ja więcej gadałem niż to było warte, ale znowu zaczynamy rotację, czyli decrease defense, trochę weekend. No szkoda, że tutaj nie wszedł. I teraz, czy potrzebujemy. Nie, bo, bo zobaczcie: Combat Tactics nie jest nam potrzebny do Cold harta czy do Spidera, tylko do Wizix. Więc spróbujcie użyć Combat Tactics wtedy, kiedy Wizix użyje swojego slowa i Prowołka. Tak więc idziemy. Ja zawsze idę w prawą Walkirię, żeby pamiętać, co tam je zrobiłem. I zobaczcie: Lecimy prowoke. Weszło wszędzie. I jest ekstratura. Ha, właśnie o to chodziło. Bo teraz co zrobi Wizix? Spowolni ich. No i jeszcze ekstratura. No to idziemy w prawą e, Walkirię i próbujemy ją powolnić. Teraz zobaczcie Coldheart, Tak naprawdę, jeżeli jest gdzieś prowok y, na tych wszystkich Valkiriach, to walcie w tego Warcastera, ponieważ on może wam zabrać jakieś buffy, rzucić block buffy. Czasami to przeszkadza. Może ochronić Walkirię przed Damage'em, a jednak chcemy powoli je zabijać. Dobra, Funklerik. No to co robimy? Zwiększamy turneter Wizix. Prawda? Już jest gotowy, już jest prowok, zobaczcie, oni się, one się jeszcze nie ruszyły z tego poprzedniego prowoka, a ja już jestem gotowy, więc jak ruszyliśmy prawą w Valkyrie, to idziemy w następną, tylko dlatego, żeby mniej więcej tak samo wyglądały. I znowu extra turn, no to znowu w Valkyrie. czy to nie jest fajne? <gry> zobaczcie, teraz rzucamy Digris atak Spiderem i on w sumie za 7000, no nie jest to jakiś duży demecz, I co? Fiziks ma wszystko, więc trzymamy dalej, idziemy w prawą Valkyrię. Teraz będziemy mogli sobie walnąć AOE, bo zobaczcie, to będzie bardziej użyteczne ze względu na decrease defensive weekend. No i co? Jako, że tutaj jest prowok tu, 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 wszędzie jest, no to rzucamy słowa. Cyk. No i znowu ekstra. No to co? To zabijamy tego naszego rola, chyba, nie? Znowu zapomniałem, jak on się nazywa. No i teraz, tak naprawdę, walka dosyć dosyć komicznie wygląda, ponieważ te. E, Pierdzielone walki walkirie, które nas zawsze tutaj masakrują. Po prostu nie mogę nic zrobić. Zobaczcie, nie ma prowołka, rzucamy prowołka. Będzie ekstra turn? Nie ma. No dobra, to zobaczcie. Tutaj jest Poison Poison, więc warcaster powinien nam zaraz umrzeć, więc strzelimy sobie w prawą walkirię. A co tam, 15 tysięcy. To nie jest zbyt dużo. Nie? Więc tutaj sobie będziemy zabijać po kolei teraz zobaczcie Wizics. Ta walkiria nam się nie ruszy, więc najszybsza walkira jest ta. Nie ruszy się w tej turze. To jest chyba jeszcze ten pierwszy prowok, gdybym musiał sobie film przewinąć, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak jest. Ja rzucę sobie. Tak, Decrease Kud nam wszedł w niektórych czempionów. Możemy sobie zwiększyć turnometer Perowi, Czemu nie? Chyba za 10 tysięcy? Dosyć dużo. Decrease Defense jest, jest. Tutaj nie ma, więc możemy sobie zarzucić. A co tam? I Prowok, prowok, prowok. Więc rzucamy slowa i przy okazji zabijamy dostajemy naprawdę dosyć spoko redukcję, ekstra turn no i niestety nie będziemy mieli gotowego decrease defense i weekend na bossa, tutaj trochę popełniłem, bo jeżeli chodzi o bossa to on pod A1 on atakuje jeden target, zarzuca poisona na 3 tury, więc tutaj block debuffs się jak najbardziej przydaje, pamiętajcie ten trick z Madam's Risk, on też redukuje turn meter targetu o 30% jego jedyny aktywny skill ma trzy tury cooldowna, atakuje wszystkich i rzuca true fear działa tutaj red. System. Dodatkowo rzuca też Poisony na trzy tury oraz redukuje turn o 50%. Jest też pasywka, jeżeli zaatakujecie tego bossa, dostajecie HP Burn. Ten boss rzuca Poisona, Poisona i Fira i HP Burna. Im dłużej walka trwa, bez healera czy Rezera, będzie ciężko. A na pewno nie ubierzecie takich championów jak Coldheart w lifestyle. Ja akurat zrobiłem taki trick, że większość championów ma przynajmniej jedną część Immortala. Zaczyna Spider tutaj. Od razu bym rzucił Decrease Defense Weaken, ale Decrease Attack też jest do Dobre, rzucamy, jest, weszło. Teraz wchodzi Keeper. tutaj musimy pilnować tego heala. Jako, że nie chcemy stracić życia, to ja na początku czempionami taktycznymi atakuję te ady dookoła. W physics to rzucamy decrease, speed i ally protection. O, extra turn. Możemy redukować turn meter albo zarzucić sobie shielda. Ja zawsze zarzucam shielda, a potem ally protection. Dobra, teraz mamy Cold Heart. Najlepiej używać herzikera co cooldown. Zobaczcie, i tak to dużo HP zeszło. Funk klerikiem, nie? Fan klerikiem, nie cleaverem. Możemy iść dalej. Dobra. I teraz tak. Te dwa ady, które są tutaj, one buffują bossa blok debuffem oraz blok damageem. Dlatego Spider czy Madam Series się tutaj nam przyda. Ady też nie ściągają debuffów. Blok buff jak najbardziej się przyda. Już Wizix nie jest aż taka ważna, więc redukujemy cooldowny na Hercickerze. No i zobaczcie, jest blok debuff. Oczywiście możemy tutaj Wizix spróbować iść i redukować ten turn meter. Strzelamy sobie w ada, ponieważ mamy block damage, no i teraz heal. Jako, że potrzebujemy naszej cold hard częściej niż zwykle, więc ja będę ją buffować i od razu dawać turn metera. No i teraz przychodzi spider. Oczywiście Madam Sirius byście sobie to ściągnęli dwoma skillami, ale ja mam spidera i spróbuję ściągnąć w ten sposób. Zobaczcie, zeszło, zeszło. No i ja nie ukradłem ani nie zdjąłem, tylko zredukowałem liczbę tur tego buffa. Dobra, przyspieszę trochę walkę, żeby, żeby tutaj nam się wszystko ładnie działo. Zobaczcie, nie ma potrzeby leczenia, więc nie leczę i idę naszym, naszą painkeeperem w inny target. Tutaj mogę zarzucić Healing reduction, ponieważ następnym skillem rzucimy poisona. Niestety mamy true fear, więc musimy sobie próbować A1, bo te skille jednak są mega ważne. Dlatego przed firmem warto sobie wycyrklować kill od Paint I teraz mamy Wizix, No, nie będę ryzykować. Spróbujemy iż bossa jest. Turner, decrease, super. Jako, że powinienem mieć niedługo decrease defense, o, mogę zarzucić sobie te poisony. Niestety trufir. Dobra, mamy decrease defense. Oj, nie zwróciłem uwagi, kurczę, za dużo gadam. No, był blok, debuffs. Teraz jest dobry moment na leczenie. Idziemy sobie funklerikiem na Ada, żeby niepotrzebnego HP Burna nie dostać, więc jak macie te Ady, to możecie je atakować. Mamy block damage, więc Hercicera jeszcze nie. Jak macie block damage i chcecie zredukować turn meter to możecie, ale wiecie, no to jest strata damage'u. Dobra, spróbujmy. Dobra, weszło. Trzymujemy głównie damage od Poisonów i od HP Burna. Combat tactics nie używamy, więc idziemy sobie w jakiegoś Ada, ponieważ nie użyliśmy jeszcze Hercicera. No, i tak mniej więcej ta zabawa wygląda. I teraz jest szansa, żebyśmy strzelili. Tak, bo przecież nie użyli. No, przecież mamy cooldown na decrease defense i weekendie. Był strzał, więc redukujemy. I teraz zobaczcie. Jest blok debuff znowu, ale mamy Spidera. A Spider ma 50% szans na usunięcie buffa. No, nie udało się. Trzymam dzisiaj pecha właśnie z nimi, nie? Dobra, no to widzicie, jeden ad pad, więc już nie będzie blok, damage. Powoli zabijamy ada, a potem idziemy w bossa. Jeżeli ktoś wam umrze, ja mam na to metodę w postaci funklerika, bo funklerik oprócz naszego. Heala też ma reza tutaj. Zobaczcie. I ten rez jest o tyle fajny, właśnie. On, ten rez jest fajny, bo ma Ankila i Continuous Heala. Więc macie dwie tury, żeby zrezowana postać się wyleczyła w miarę do Fulla, bo ten champion rezuje z 30% HP. Nie? Więc możemy sobie decrease defense. No niestety Weekend nie weszło, ale jest block damage. Kurczę, myślałem, że ten pseudo Warcaster daje block damage. Idziemy sobie A1. W sumie dobrze by było rozwalić tego Ada. Jako, że mamy dwa poisony, no to trochę, trochę się podleczmy. Zobaczcie, że mam tutaj Immortal Set i live drinkera, więc nasza Vizix z tymi małymi healami może naprawdę uratować sobie skórę. No i zobaczcie, mamy cold heart, 128 tysięcy, wasze na pewno mocniej biją, ale i protection od Vizix też się mega przydaje, więc redukujemy cooldowny, no i tak mniej więcej zaraz dojdziemy do końca i powinno być wszystko w porządku. No niestety nie będę ryzykować, mam nadzieję, że tutaj się nic złego nie stanie. No i teraz ktoś umrze. No nie, Wizix nie umarła, umarła. Dobra, to teraz kogo wskrzeszamy? Wskrzeszamy sobie Wizix, oczywiście, bo ona nam daje ochronę. Leczymy wszystkich. No i strzelamy do bossa. O, resist. ta Moja cold hardka nie jest wysokich lotów. Tutaj sobie leczymy, redukujemy cooldown. Mam nadzieję, że zdążymy z redukcją przed, przed zabiciem bossa. To wtedy będą trzy gwiazdki. Tutaj ekstra turnie nie wszedł. Jeszcze dwie tury. Więc idziemy. Ja go zrobiłem w miarę szybkiego. Tam chyba ze 190 spida, więc ten cooldown powinien się w miarę szybko zresetować. No niestety nie będzie trzy gwiazd. Przy dobrych wiatrach na pewno się uda. Zresztą zrobiłem to chyba w miarę prosto. Nie? Niemniej jednak Wizix... Zobaczcie, full życia, redukuje turn meter, o, a raźnijmy sobie pękiperkę. I to, o czym mówiłem, podwójny continuous heal, więc ten fank cleric wcale nie jest taki zły. Myślę, że w pięciu minutach śmiało możecie sobie zrobić. Przejdźmy sobie szybko do czempionów, pewnie jesteście ciekawi, jak mi się udało ich zbudować. No i jak już widzieliście, WizX była ubrana w Relentless i Immortal. Masterki dociągnąłem ją do Warmastera, byłem ciekaw, czy rzeczywiście ten damage jest dobry. Zresztą, tak jak widzieliście, użyłem ją jako takiego boss hitera, więc ten Warmaster master bardzo dużo pomagał. Jeżeli chodzi o masterki, jak już jestem, to dla mnie najważniejszy był Live Drinker, tutaj Warmaster i poszedłem w niebieski. Dlaczego? Dlatego, że zwiększyłem sobie ten shield o 5%. Zależało mi na tym, żeby jak najczęściej dostawała turn metera oraz jej umiejętności były gotowe części. Evil Eye to jest konieczność. Znalazłem jakieś optymalne statystyki, żeby było dużo tego życia: 4000 Defensa, powyżej 200 Speeda i zależało mi na wielu, wielu accuracy i 100% kryta. Testowałem ją też bez Immortala i umierała mi szybciej niż to warte, mimo że miała bardzo duży defense. Zwróćcie na to uwagę. Innym setem, który bym polecił, to jest oczywiście stan set, ponieważ ona bije dwa razy tym i tym. Jeżeli chodzi o girno crit rate na rękawiczkach, defense na klacie, speed na butach. Macie tu e, trochę spida trochę kryta trochę accuracy. Ten czempion ogólnie ma bardzo dużo bazowego defensa. 1476. Naprawdę możecie osiągnąć ogromne wyniki. Accuracy banner... Defense i tutaj HP Ring właśnie po to, żeby podnieść tego trochę HP. A pamiętajcie, że oprócz tego, że to jest Defense champion, daje Ally Protection. Jednak te trochę małe, nawet damage'u, to powodują, że, że szybko jest chodzi HP. Dobra, kolejny champion to jest Spider. Spider został ubrany głównie pod statystyki. Taki widzicie, też jest Immortal. Dodałem tutaj Accuracy i Accuracy z dwóch setów, więc Decrease Defenser musi mieć dużo Accuracy. Prawie udało mi się dojechać do 100%. Dałem mu dużo spida, ponieważ Chciałem, żeby on szedł szybciej niż moja painkeeper. a moja painkeeper jest clan bossowa, czyli ma 2-2-3. Mały defense, dlatego szybko umierał. No i tam 38k HP. To jeżeli chodzi o gear, to tutaj jest Accuracy z podwójnym speedem, HP defense, czyli mamy speedbuty, no, włączy się speedbuty, podwójnym krytem, tu jeszcze nie wymaksowana, wykryte rate jeszcze cztery gwiazdki, że ja taki gear mam tutaj, jaki wstyd. No i jak widzicie takie, takie dosyć, dosyć, fajne itemki. Jeżeli chodzi o masterki, to nie zrobione. Oczywiście poszedłbym do Mastera i tutaj do master hexera oraz snajpera. Z tego względu, że on nie ma 100% na weekend. Kolejny czempion to jest penkeeper znacie ją z mojego bosowego timu. Szybko przejdę, to jest toxic set. Dlatego te małe były tutaj mega przydatne, bo jak widzieliście mały pojzonek od Painkeeper, duży pojzonek od Cold i, i po prostu przeciwnicy sobie zjeżdżali. Bo jeżeli chodzi o Masterki, to, to tylko y, lukne. Cold Heart, no wstyd jak nic. Zobaczcie, 206, nawet nie ma 70% kryta, więc nie będę wam tego pokazywać, żebyście przez przypadek nie skopiowali i potem powiedzieli, że kochan mi doradzał. I tutaj jest Fan Cleric, zobaczcie, standardowy, kochanowy zestaw setów, czyli Immortal, jakiś tam Defense i tutaj akurat Perception, ponieważ próbowałem tym A1 przerzucić random buffa na bossa i się udawało, nie? Ale to jest, wiecie, taki dodatek bardziej, nie musicie mu dawać accuracy w ogóle. Ważne, żeby on miał bardzo dużo Dużo HP. Jeżeli zdecydujecie się na fan Clerika, ustawcie mu HP. Nawet zobaczcie, w 50 bym w stanie wyciągnąć 48 koła. Wy pewnie będziecie mogli więcej, ponieważ ja tutaj mam akuracji speed powyżej 170. No dobra, to powiem wam, że Dark Elfy są dla mnie naprawdę uciążliwą frakcją. Ciężko mi złożyć automatyczny team, chociaż ten team parę razy mnie zaskoczył i zrobił mi out. Niemniej jednak nie jest to 100% team, ale wiecie, żeby przepchać, to się udało. Jeżeli Wam ten film się podobał, zostawcie oczywiście kciuki w górę i super. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ja się z wami będę żegnać. Pozdrawiam, kochan.